Armia Andersa została utworzona w 1941 roku na mocy paktu sikorski-majski, natomiast później została wyprowadzona ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód. Warto jednak zaznaczyć, że ewakuacja Wojska Polskiego z Rosji była zadecydowana przez Churchilla po uzgodnieniach ze Stalinem i Andersem i była ona zadecydowana bez udziału premiera rządu polskiego i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego, które później już tak naprawdę tą decyzję uzgodnioną i zdecydowaną przez Churchilla zaakceptował. Churchill bardzo chciał, żeby wojska Andersa wyszły na Bliski Wschód, bo potrzebował ich do ochrony pól naftowych brytyjskich, a tymczasem wojska brytyjskie były zaangażowane w walkę z wojskami hitlerowskich Niemiec w Afryce. Więc to było bardzo na rękę Churchillowi i on o to bardzo zabiegał, żeby te wojska właśnie na Bliskim Wschodzie tam dotarły. Tymczasem Sikorski miał plan wobec Armii Polskiej w Związku Radzieckim, która miała walczyć u boku Armii Czerwonej na froncie wschodnim i wraz z nią wkroczyć do kraju. No i teraz zakładamy, że tak się dzieje i że prawdopodobnie tego wojska byłoby o wiele więcej niż na początku, ponieważ jeszcze przecież było więcej Polaków w Związku Radzieckim. Nie byłoby na pewno tak łatwo Sowietom tworzyć komunistyczną już wtedy armię, tylko prawdopodobnie pod dowództwem Andersa mogłaby się pojawić kolejna jeszcze armia polskich sił zbrojnych w Związku Radzieckim. No i taką siłę też trudniej byłoby w jakiś sposób spacyfikować. I dalej byłyby stosunki dyplomatyczne nawiązane między rządem Polski a rządem sowieckiej Rosji. No i na pewno nie byłoby tak prosto, nie byłoby tak łatwo do pacyfikacji takie zgrupowanie silne wojsk. Inaczej było z pacyfikacją i rozbrajaniem partyzantki Armii Krajowej. Było to o wiele łatwiejsze dla Sowietów. Poza tym, gdyby wojska Andersa wkroczyły do Polski z frontem wschodnim, no to na przykład żołnierze Armii Krajowej też mogłyby zasilać te siły zbrojne i w gruncie rzeczy byłoby coraz więcej tych żołnierzy. No i zapewne byłoby to bardziej bezpieczne wchodzenie w skład sił zbrojnych Andersa niż ujawnienie się przed Sowietami, jak było to chociażby w planie Burza, czy później też przy Powstaniu Warszawskim. Oczywiście w międzyczasie była sprawa Katynia, ktoś mógłby zapytać, co wtedy. No i niestety w tamtych realiach rząd polski powinien stać na stanowisku, że to jest prowokacja niemiecka, że to jest zbrodnia niemiecka i że to nie, Sowieci nie mieli z tym nic wspólnego, a to dlatego, żeby dyplomatycznie dalej mieć stosunki ze Związkiem Radzieckim, żeby ich nie przekreślać, ponieważ to było bardziej korzystne dla Polski. Brak stosunków dyplomatycznych wyszły chociażby przy okazji Powstania Warszawskiego czy planu Burza, kiedy nie było tych stosunków dyplomatycznych. Stalin mógł sobie robić co chciał z Armią Krajową, bo on nie uznawał rządu w Londynie, a zbrodnię katyńską rozliczyć wtedy, kiedy polskie państwo byłoby suwerenne i kiedy miałoby na to siłę, to wtedy trzeba byłoby zająć się tą sprawą Katynia. Natomiast Churchill zdecydował zupełnie inaczej.